znamy renomę tego spotkania, tak? Od wielu lat jest i zawsze sobie zdawaliśmy sprawę, że jest to spotkanie bardzo merytoryczne i właśnie umiejscowione w sercu, praktycznie w sercu polskiego sadownictwa. Przyjeżdżamy tutaj, bo to jest najważniejszy rejon sadowniczy na południu Polski. Drugi pod względem ważności w Polsce. Na pewno te spotkania dużo dają. Mamy okazję w tym momencie, w tym okresie takim właśnie zimowym spotkać się z naszymi odbiorcami, kontrahentami. Wtedy jest czas porozmawiać. Bardzo chętnie przyjeżdżamy na stargi sadownicze do Sandomierza. Jest to bardzo, bardzo fajny region uprawy nie tylko jabłoni, ale też wiśni, moreli, różnych innych upraw. Tutaj rzeczywiście czuć klimat sadowniczy, wszyscy się znają. Widać atmosferę takiej przyjaznej współpracy. I to od zawsze tutaj było. Widzimy chęć z drugiej strony sadowników, edukacji w kierunku właściwego przechowywania, właściwego terminu zbioru. I póki nie ma presji wykonywania zabiegów w sadzie, jest to czas właśnie do tego, żeby w tym kierunku się zapoznać. No, nasłuchują pewnie, co stwarzało w tym roku większe problemy, jeżeli chodzi o choroby, szkodniki. Jesteśmy tutaj po to, żeby na tyle, na ile możemy, że tak powiem, tą wiedzę sadomierskim, nie tylko sadomierskim, sadownikom tutaj przekazać. Przede wszystkim frekwencja i bardzo duże zainteresowanie odwiedzających, czyli sadowników. Są to targi wyjątkowe ze względu na to, że sadownicy rzeczywiście przychodzą tutaj dowiedzieć się czegoś, są naprawdę zainteresowani tematami wykładów i stoiskami, które chcą odwiedzić. Tutaj są najbardziej profesjonalni, czy jedni z najbardziej profesjonalnych sadowników w Polsce. To jest rejon, to jest wydarzenie, gdzie nie wyobrażam sobie, żeby nas mogło nie być. Jak widzimy, frekwencja jak zwykle jest bardzo dobra. Tutaj troszeczkę pozwolę sobie na odrobinę historii. Jara uczestniczy od początku w tych spotkaniach jako główny sponsor. Firma Arysta w sandomierskich spotkaniach sadowniczych jest w zasadzie od początku. Rynek sadowniczy jest dla nas najatrakcyjniejszym rynkiem. Tak, jest to firma nowa, może zacznę od nazwy. Nazwa w języku angielskim oznacza mnogość. Mnogość, wielość, wielość inspiracji, mnogość rozwiązań. Cieszę się z tak dobrej frekwencji i zainteresowania wykładami. Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za udział sadownikom, wystawcom, partnerom spotkania, wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji 27 spotkań sadowniczych w Sandomierzu i serdecznie zapraszam już za rok.